Plusowałem zestaw piąty i zacznę wypowiedź od zadania pierwszego. Tutaj postaram się przybliżyć aspekt moralnej odpowiedzialności za czyny. I zacznę od tego, że moralność jest rozpatrywana zarówno w aspekcie chrześcijańskim, jak i ludzkim. I tutaj można postawić pytanie, czy tak na samym początku jest istotne wskazanie wiary czy humanizmu. Tak. Dlatego, że moralizatorskie funkcje tekstów kultury zwykle skłaniają odbiorców do rozważania na temat roli wewnętrznego głosu sprawiedliwości, czyli w chrześcijaństwie jest to sumienie, a także powszechnej świadomości wiedzy, czy dany czyn jest moralny. Dlatego od razu możemy już powiedzieć o tym, że jedna zbrodnia nakręca kolejne, a kłamstwo trzeba ukryć kolejnym kłamstwem, co zostaje ukazane w Macbecie Williama Shakespeare'a. Tytułowy bohater, Macbeth, będący królem Danii, uzyskał władzę dzięki zbrodni. I tutaj na początku można pokusić się o pewną próbę obrony Macbetha przed odpowiedzialnością, dlatego że do zbrodni ostatecznie nakłoniła go jego żona, Lady Macbeth, a praprzyczyną wydarzeń są przepowiednie wiedźm. Z drugiej jednak strony należy wziąć pod uwagę to, że wiedźmy mogą być jedynie projekcją duszy Macbetha, jego wewnętrznym głosem, i wyraziły te przekonanie Macbetha, którym było pragnienie władzy. Dramat sam w sobie ukazuje zło, które tkwi w człowieku i skomplikowaną naturę ludzką, i stawia pytanie, czy każdy ma w sobie pierwiastek zła, a może to konkretne sytuacje sprawiają, że pokazujemy swoje inne oblicze. Z pewnością żadna z postaci dramatu nie jest bez winy. Zarówno Lady Macbeth, która namówiła męża do realizacji planu i szantażowała go emocjonalnie, jak i on sam, który dokonał zbrodni. Wszyscy jednak ponieśli zasłużoną karę, ponieważ Lady Macbeth popełniła samobójstwo z powodu wyrzutów sumienia i ogarniającej ją choroby psychicznej, a Macbeth został pozbawiony życia. Inny przykład, jaki możemy odnaleźć w literaturze, to dramat Juliusza Słowackiego, Balladyna, gdzie tytułowa bohaterka popełnia wiele zbrodni, aby dojść do władzy. Eliminuje ona wszystkich świadków morderstw i zdobywa upragnioną koronę. Jej wina nie zostaje jednak zapomniana, skoro ludzkie prawo nie jest w stanie jej dosięgnąć w żaden sposób. Sprawiedliwość zostaje wymierzona przez przyrodę. Balladyna zatem sama na siebie wydaje wyrok, ginąc w ostatniej scenie dramatu, rażona piorunem. Wpisuje się to w utartą w romantyzmie zasadę, gdzie to jeżeli człowiek nie jest w stanie wymierzyć sprawiedliwości, czyni to przyroda, i tak jak w balladach i romansach Mickiewicza, to przyroda jest właśnie strażniczką sprawiedliwości i moralności. Możemy tutaj zatem stwierdzić, że człowiek ponosi moralną odpowiedzialność za swoje czyny, a literatura próbuje to przekazać za sprawą swojej funkcji moralizatorskiej. Tego typu teksty literatury skupiają się na kształtowaniu postaw i ukazują, że za każdą zbrodnię pojawi się kara. Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje czyny i wszystkich dosięgnie sprawiedliwość, o czym przekonują przykłady zarówno Macbetha, jak i Lady Macbeth, a także Balladyny. Zatem możemy stwierdzić, że nie ma zbrodni bez kary. Przejdę teraz do zadania drugiego. Tutaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, jakimi środkami językowymi można wyrażać uczucia. Julian Tuwim w przywołanym niżej tekście Tak i nie opisuje pewną kłótnię, pewien spór, który rozłączył go z bliską mu osobą, przez co poeta odczuwa brak, ponieważ podmiot liryczny można utożsamić z samym poetą. I sam spór, który się toczy, zostaje przez Tuwima ujęty poprzez różne środki językowe. Przede wszystkim przez epitety, które są widoczne w tekście i które podkreślają brak, który odczuwa podmiot liryczny, jak i
wykrzyknienia, które też są widoczne i które podkreślają ekspresję, z jaką wyraża się podmiot liryczny, podkreślają jego emocjonalne przywiązanie do toczącej się między nim a jakąś drugą osobą kłótni, a także powtórzenie na końcu każdej zwrotki, które też podkreśla brak i podkreśla żal, jaki towarzyszy podmiotowi lirycznemu. Dziękuję. Dziękujemy. Przejdziemy do pytań. Zaczniemy od tego, jaki jest stosunek do moralności Lady Macbeth i Balladyny? Uzasadnij swoją odpowiedź. Pomimo tego, że te dwie postacie z szeroko pojętą moralnością mają problem, to powiedziałbym, że podchodzą do tematu w zupełnie różny sposób, dlatego że Lady Macbeth po popełnieniu niemoralnych czynów jest nękana przez wyrzuty sumienia, co powoduje, że jest ona wpędzona w pewną chorobę psychiczną, która jej towarzyszy w życiu codziennym. Błąka się ona po zamku bez większego celu, ma także manię mycia rąk i ta choroba psychiczna zdecydowanie utrudnia jej codzienną egzystencję i powoduje, że Lady Macbeth popełnia samobójstwo ostatecznie. Ta choroba psychiczna prowadzi ją do śmierci. Natomiast Balladyna, która również popełnia zbrodnie i ma świadomość tego, że podejmowane przez nią czyny nie są moralne i nie są etycznie poprawne, to popełnia kolejne zbrodnie z zimną krwią. Dąży, mówiąc kolokwialnie, po trupach do celu. I nad tą moralnością się tak nie zastanawia, powiedziałbym. Te jej czyny nie wywołują na niej takiego piętna jak na Lady Macbeth, która nie umiała sobie z odpowiedzialnością za podejmowane przez nią działania poradzić. I Balladyna, gdyby, tak można przypuszczać, że gdyby nie przyroda, która wymierzyła Balladynie sprawiedliwość, mogłaby posuwać się do kolejnych morderstw, czyniąc to bez większych ubytków na psychice. Dziękuję. Dziękujemy. To kolejne pytanie. Mateusz, powiedz mi, jakimi środkami językowymi operujesz, wyrażając uczucia w codziennej komunikacji? Uważam, że stosuję wiele epitetów, które mają podkreślić mój emocjonalny stosunek do pewnej sytuacji, w której się znajduję, a także metafor. Te metafory też wyolbrzymiają w pewien sposób moją wypowiedź i podkreślają emocjonalny związek ze sprawą, a także te wykrzyknienia, które również są obecne w tekście. Ja również stosuję wiele wykrzykniń, no bo wiadomo, jak chce się wyrazić emocje, to one jednak mogą czasami wziąć górę i zapanować nad spokojem. Czy uważasz, że język jest w stanie oddać twoje emocje? Uważam, że tak, ale nie sam język. Sam język myślę, że nie zdołałby tego uczynić i ważne są też tutaj zarówno moja mimika twarzy, jak i gestykulacja, które dodają ekspresji wypowiedzi. Natomiast sam język z obecnymi środkami językowymi również może być dobrym sposobem wyrażania emocji, ale według mnie niepełnym. Dziękuję. Dziękujemy.